Witam wszystkich naukowców, badaczy i poszukiwaczy. Oto kolejny film o drodze. Tu Krzysztof Jaros i... Janusz Kołdyjczyk, kierowca. Kierowca. Nasz dzyndzelek termiczny jeszcze do nas nie dotarł. Pojechał w trasę wędrowną. Okazuje się, że jest to urządzenie, które ma wzięcie wśród badaczy i poszukiwaczy, a nawet przyszłych naukowców. Tak więc niestety na razie musimy się zadowolić słowami na temat tego, co można, a można bardzo wiele. O czym dzisiaj byśmy... No ponieważ ponieważ zamierzamy mówić o tym, co już zaczęliśmy, czyli o pomiarach termowizyjnych podczas zabiegu aurikuloterapii. Założeniem naszych badań będzie udowodnienie, że podrażnienie receptorów nerwowych na małżowinie usznej w odpowiedniej strefie projekcyjnej, czyli miejscu ciała związanym poprzez układ nerwowy z tym kawałkiem ucha, który będziemy drażnić, wywołuje określone zmiany, zwłaszcza które my będziemy badać w zakresie temperatur. Założenie jest takie, że ucho, jeżeli podrażnimy, na przykład w miejscu, które jest związane z kończyną górną, to na kończynie górnej dojdzie do przekrwienia tętniczego, co będzie związane ze zwiększeniem temperatury. Po co to robimy? Po to, żeby po pierwsze, tak jak już nadmieniliśmy, udowodnić tym, którzy wątpią, a ja jestem również osobą wątpiącą i to ode mnie się zaczęło, żebym sobie udowodnił, że jest tak, jak powiedziałem. A po drugie, żeby ci, którzy korzystają z aurikuloterapii, z akupunktury ucha, żeby wiedzieli, czego oczekiwać po takim zabiegu. Oczekujemy, że dojdzie do oddziaływania poprzez stymulację skóry ucha, dojdzie do oddziaływania na układ krążenia. W tym przypadku będziemy badać akurat kończynę górną, ale tego rodzaju reakcja, tak zwana reakcja naczyniorukowa. Czemu naczyniorukowa? Bo naczynia się zwężają, rozszerzają, zwężają, różne rzeczy się dzieją. Chcielibyśmy to określić. Już to, co prawda, zostało określone, tak jak wspomnieliśmy w 1984 roku, znaczy w 1984 roku. Przy pomocy ciekłych kryształów cholesterycznych, to co teraz będziemy robić, będzie powieleniem tego, być może uściśleniem, być może rozszerzeniem. Metoda jest powtarzalna, jeżeli kogoś zainteresujemy, z naukowców amatorów, jakimi my jesteśmy, no chcielibyśmy zainteresować pracowników klinik, instytutów medycznych i Akademii Nauk różnych krajów. Czemu nie? Można to badać na całym świecie i można odkrywać rzeczy nieodkryte. Z wielką frajdą dla człowieka ciekawego natury odkryć coś nowego. W zasadzie wszystkie enzymy zostały opisane, medycyna opiera się dzisiejsza na biochemii, ale człowiek na biochemii się nie opiera tylko. Człowiek opiera się na biochemii i na biofizyce. Używamy tutaj różnych terminów. Strefa projekcyjna, punkt akupunktury. O wszystkim tym można przeczytać w podręczniku aurikuloterapii, który napisałem. Ja nie wymyśliłem tego pojęcia i nie wymyśliłem samej metody. Metodę wymyślił francuski neurolog Paul Nogier z Marsylii. Dzisiaj kontynuuje jego dzieło jego syn. Bardzo wiele osób zajmowało się akupunkturą ucha na świecie. Wielu Chińczyków. Chińczycy podchwycili bardzo ten temat, ponieważ w akupunkturze chińskiej
niektóre punkty były wykorzystywane, ale tylko niektóre. W zasadzie metodę jako taką to zbudował właśnie Paul Nourgier, jego współpracownicy, a później Rosjanie poza Francuzami. Profesor Portnow z Rygi. Te badania były bardzo ważne dla Armii Czerwonej. Aparat, diagnoskop i taki elektroniczny diagnoskop i jednocześnie stymulator, który otrzymałem w prezencie od profesora Portnowa, służył, ten właśnie prototyp, który miałem, bo już niestety nie działa, profesor nie żyje, to był wypróbowywany w miejscach, do których trudno jest wezwać pogotowie, czyli jak mi profesor powiedział, w łodziach podwodnych o napędzie atomowym, które się tygodniami potrafiły nie wynurzać, czy na stacjach kosmicznych. Było to bardzo ważne dla Armii Czerwonej, ponieważ podczas wyścigu zbrojeń mieć przyrząd, który potrafi w prosty sposób, bez wielkich jakichś diagnostycznych możliwości. Zresztą zgódźmy się, że w latach 80. były zupełnie inne możliwości medycyny niż obecnie, więc w ten prosty sposób można było zdiagnozować wstępnie i jednocześnie skutecznie w bardzo wielu sytuacjach leczyć. W Polsce aurykuloterapia rozpoczęła się od 1982 roku, kiedy to dr Mieczysław Szcześniewski zjawił się na kursie, w którym ja brałem udział. Był to trzeci kurs akupunktury korporalnej, na którym została przedstawiona, i tak było i chyba jest w dalszym ciągu, na ostatnim właśnie takim module, akupunktura ucha, kiedy już wszyscy wiedzą i umieją wkuwać duże igły w duże części ciała, to małe ucho wydaje się być taką zupełnie nieistotną częścią i ciała, jednocześnie akupunktura uszna też jako fragment akupunktury też nieistotna. Może pomoże, a może nie. Ja ćwiczyłem samą tylko akupunkturę ucha około 2 lat, ponad 2 lata. Wiem, uzyskałem bardzo duże doświadczenie w tym zakresie, którym się dzielę. Więc dr Szcześniewski przywiózł wydrukowany już taki skrypt, który w zasadzie poza moją książką jest jedynym do tej pory polskim takim plonem w zakresie poszukiwań odnośnie akupunktury ucha. Obecnie pojawiają się jakieś książki, jest ich wiele na świecie. W Polsce są niektóre tłumaczone. Mając własne doświadczenie, robiąc badania w zakresie właśnie uwiarygodnienia akupunktury ucha poprzez termowizję, uporządkowałem, tak mi się zresztą wydaje, to by trzeba było porównać, ci, którzy będą się interesowali przedmiotem, będą mieli okazję, mój podręcznik porządkuje spojrzenie na ucho jako miejsce stref projekcyjnych. Ja wprowadziłem pojęcie strefy projekcyjnej, dlatego że pojęcie punktu często mija się z celem. Tych punktów można kilkaset wyróżnić na uchu i tak niektórzy robią i to już jest w zasadzie jakaś paranoja. Ja ograniczyłem to do stref i wszystko jest o wiele bardziej czytelne. Książkę pod tytułem Aurykuloterapia autorstwa Janusza Kołodziejczyka, kłaniam się szanownym czytelnikom, można dostać, kupić poprzez księgarnię wysyłkową Nieznanego Świata, miesięcznika Nieznany Świat w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Baczam Państwu, że nie będę patrzył na Państwa, ale jestem w samochodzie. To nie jest dekoracja. To jest autentyczny pojazd poruszający się po drogach tak zwanych publicznych. Wnosząc, że są drogi niepubliczne jeszcze. I w związku z tym no, muszę patrzeć przed siebie, ale również na boki. Czasami nawet do tyłu. Do góry staram się nie patrzeć, no bo po co?